Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale w tym wypadku chyba można, ale jak doskonale się domyślacie, temat klocków, blocków będzie na tym kanale teraz ostro wałkowany. Bo przecież to nie tylko walec, ale i też przede wszystkim ostatnio miałem dość duży haul z klocków, blocków. Jeden odcinek już się na kanale ukazał i muszę przyznać wam się szczerze, że spodobały mi się po prostu te klocki. Oczywiście nie są one pozbawione wad, no bo jeszcze tutaj kilka ich występuje. Niemniej widzę duży skok jakościowy między blockami sprzed kilku lat, a tymi teraz. Tymi teraz naprawdę da się bawić. Z tymi starszymi różnie bywało. No i dzisiaj walec. On mnie zaintrygował przede wszystkim ze względu na tą figurkę, gdzie ma taką mega pocieszną minkę, ten dziadyga. Taki, prawda, stricte polski pracownik, no do samej emerytury na tej budowie tyrać trzeba. No i ten walec ciekawi mnie tutaj mechanizm tego mojego walcowania. Jak on będzie działał, jak on będzie funkcjonował. Liczę na to oczywiście, że będzie w miarę dobrze, bo wiecie, jeden kloc wiosny nie czyni, albo jeden kloc miasta nie czyni, w związku z tym jakby, wiecie, to, że poprzedni zestaw siadł, nie znaczy, że jakby tutaj już jestem do tego nastawiony, że wow, blocki, przedstawiam wam absolutną alternatywę. Bo nie, bo cały czas tutaj muszę się jeszcze przekonać i na starcie przekonuję się, że znów mamy ten sam problem, czyli zgiętą instrukcję. To jest absolutnie do poprawy. Widzę natomiast, że coś, co przy zeszłym zestawie podejrzewałem, że było błędem, czyli naklejki pokazane na osobnej kartce, widzę, że to jednak jest standardem. Moim osobistym zdaniem też to powinno jednak znaleźć się w tej instrukcji. Niby tu wszystko, wiecie, widać, jak to jest naklejone, ale no skubię tam tą kartkę, no nie, lepiej byłoby, gdyby po prostu była ona tutaj, no i tu boli to zgięcie, no nie oszukujmy się, boli to zgięcie, chociaż pewnie jakby sobie to dobrze gdzieś tam rozprostować, to by działało, no niemniej oceniam produkt, jaki dostaję i boli to zgięcie. Na starcie widzę, że mam chyba różnicę. Zobaczymy, jak to będzie w budowie, no bo spójrzcie, tu jest takie prążkowane, a tu jest gładkie i ja mocno liczyłem, że ten element jednak będzie gładki, że walcując będzie zostawiał piękny, gładki ślad, a tu widzę w instrukcji, że jednak nie. No zdecydowanie to jest budowane, także tutaj na starcie też, prawda, troszkę jakby minusik. No i mamy tak, zaglądając do środka, mamy worki, jeden i dwa, i czy zmieści mi się w dwóch workach? Tak jest. I jeszcze powinny i są być tu naklejki, których oczywistych względów nie pochwalę, nie pochwaliłbym ich w Lego, nie pochwalę więc ich i tutaj, ani w żadnej innej podróbce. Oczywiście one wyglądają fajnie, też pochwaliłem to na pewno, że jeżeli już tu spójrzcie, są tak profilowane, że to nie jest taki wielki, żeby dwa klocki zajął, tylko on jest centralnie profilowany, chociaż no cały czas to jest naklejka, więc jakby nie doszukuje się tu na siłę plusów, więc jakby cały czas naklejki to jest coś, z czego być nie powinno i tutaj faktycznie, gdyby to były nadruki, byłby duży plus. Póki co nie zaczynamy tak entuzjastycznie jak poprzedniej recenzji, bo mówię, ten walec, sam mechanizm walca trochę mnie zaniepokoił, no ale zbudujmy to i zobaczmy, jak się prezentuje i wtedy sobie ocenimy całość. Słuchajcie, tak w gwoli ścisłości jeszcze, bo właśnie biorę się za składanie, niesamowicie chciałbym pochwalić, spójrzcie to. Obydwie szyby znajdujemy i to nawet nie w osobnym worku, w osobnych workach. Faktycznie w poprzednim zestawie tego nie było, ale tutaj chciałbym to naprawdę pochwalić, bo to jest coś, od czego nawet Lego mogłoby i powinno się uczyć, bo to zapobiega faktycznie wszystkim ewentualnym ryskom, także wielki plus na pewno za to. No i gotowy konstrukt prezentuje się w taki oto sposób i faktycznie tutaj te szyby robią wrażenie, bo tak perfekcyjnie czystych, nieporysowanych szyb to nie widziałem chyba jeszcze w żadnym zestawie, no na pewno nie w Lego, także to na duży plus. Jednakże po kolei, samo budowanie znów jak przepłynęło pozytywnie, nie są to, wiecie, te klocki, od których bolą palce od szczepiania. Jeżeli coś tutaj już musiałbym się doszukać, no to faktycznie tutaj z plejtami jest najciężej, tutaj faktycznie tej siły musimy trochę włożyć więcej niż normalnie, ale już przy brikach jakby tutaj tego problemu nie ma, szczepia się to przyjemnie, szczepia się to fajnie i budowa jakby od początku też nie jest jakimś uciążliwym, wiecie, procederem, co jednak w różnego rodzaju klockach często nie jest takie oczywiste. Nie jest też oczywisty właśnie ten wałek, który czuję, że tutaj będzie dzisiaj no klocem niezgody, bo wokół niego będzie toczyła się większość tego odcinka. Niemniej jednak
jak do niego przejdziemy, przejdźmy sobie do omówienia figurki. No nie wygląda ona faktycznie, wiecie, to znaczy, no co do wyglądu blotków, tutaj można mieć różne zdanie. Jednym się podoba, drugim nie. Ja coraz bardziej się do nich przekonuję, no bo jednak, wiecie, jeżeli ktoś nie chce być chamską podróbką, no to musi mieć tą swoją unikatowość, no i blocki jakoś próbuje z tego wybrnąć, w miarę uważam, okej, z tego wybrnęło. Szkoda tylko, że na tyle nie ma na druku, ten z przodu natomiast prezentuje się prosto, no ale też tutaj nie ma co się dziać. Buźka natomiast bardzo mi się podoba, w związku z tym za buźkę akurat plusik. Za co też na pewno plusik? Ogólnie uważam, że za wygląd tego pojazdu. Nie jest on zły, nie boli mnie w jakiś sposób, nie jest to, wiecie, jakieś rażąco złe, wręcz przeciwnie, uważam, że jest naprawdę nawet dobre. Ładne są te duże koła z tyłu, koła, bo oczywiście są po dwóch stronach. Minimalna uwaga tutaj, jaką do producentowi bym zwrócił, to, że spójrzcie tutaj pod tą kopułą, no teraz tego nie odczepię, akurat powinienem separatora tu użyć, no właśnie, jeszcze raz sugeruję, by zacząć separatory dołączać do tych klocków. Tam pod spodem jest pusta powierzchnia. Można było jakieś elementy, jakieś gadżety budowlane tam w środku włożyć, w ogóle dołączyć do tego zestawu jakieś elementy gadżetowe, wiecie jak to na budowie. No trochę szkoda, że ich tutaj faktycznie zabrakło, jednakże doceniam również takie smaczki, jak spójrzcie tutaj ten element, który pomaga wchodzić na sam pojazd, żeby się go chwycić, jak podwójne schodki, jak to tutaj z tyłu. No uważam, że to są takie mikroelementy, które jednak w jakiś sposób cieszą nie tylko oko, ale i po prostu dają znać, że wiecie, producent jednak w no dba o tą detalowość, że to nie jest tak na hama zrobione, żeby sprzedać, że jednak tutaj ta dbałość jakaś jest. No począwszy od tej szyby, dbałość też po detale i jest. Jednak to, co boli mnie najbardziej, no to już wspomniany wał. No wspomniany wał, po pierwsze, pomimo oczywistym już jest, co sobie powiedzieliśmy, że niestety on różni się od tego, co mamy na opakowaniu. Jeżeli ktoś kupiłby te klocki po to, że chciałby naprawdę, nie wiem, walcować sobie piasek i się bawić w taki sposób, no to miałby srogi zawód, ponieważ ten wał wygląda tak. On jest po prostu z okrągłych plate'ów dość dużych zrobiony i po prostu tutaj, tak jak będziemy coś wałkować, no to pozostaną takie dziury. No chyba, że was takie dziury jarają, wtedy spoko. Minusem też jest trochę, że tutaj ten duży dish, ten duży talerz nie wchodzi do końca w te study. On tam trochę od spodu nie wchodzi w te study i tutaj tak, tutaj też jest luźno, tu nie jest w żaden sposób przyczepiony i tutaj tak samo nie wchodzi, w związku z tym jeszcze taki brzydki pasek będzie odciśnięty. Ogólnie też dużym minusem jest to, że ten wał praktycznie się tutaj nie kręci, po w miarę płaskiej nawierzchni niestety on jest nieruchomy i jeździmy nim jak żelazkiem. Co prawda są nawierzchnie typu moja ręka, po której na przykład już spoko on będzie tutaj faktycznie w miarę jeździł, jednakże no kto by sobie rękę chciał walcować, walcuje się raczej piach. Także za to też troszkę minus i ogólnie jakby tutaj czuć, że ten wał jest no niestabilny, on nie jest jakoś mega przytwierdzony i za to niestety no trochę minusik muszę przyznać, bo jakby no oczywiście walec jest w walcu najważniejszy, no i zawsze jednak jestem przeciwny temu, by różnił się zestaw w stosunku tego, jak jest w prawdzie, do tego, co mamy na opakowaniu, bo wiecie, zazwyczaj kupujemy klocki, widzą co jest na opakowaniu i chcą dostać to, co jest na opakowaniu, no chyba, że macie inaczej, to nie wiem. Podsumujmy. No i podsumowywując, znowu dochodzimy do tego, że jakby jakość tego klocka nie jest zła, co już mówiłem w poprzedniej recenzji, chociaż fakt, poprzednia recenzja trafiła na zestaw, który mi się najbardziej podobało dziwo z tych, który kupowałem, bo był mały i miał wszystko, czego potrzebował. Teraz już może być różnie, jak widać na podstawie tej recenzji. Jeszcze raz powtórzę, klocek jest ok, budowa jest ok, tutaj wszystko jak najbardziej gra. Wszystko, co natomiast nie gra do końca, to jakby otoczka, czyli wiecie, coś z instrukcją, tutaj trochę konstrukcja też tutaj. Natomiast dbałość o detale jest i jak najbardziej uważam, że blockom dać szansę trzeba, pomimo nawet tych mikrowadek, które gdzieś tutaj występują. O naklejkach oczywiście nieraz się wypowiadałem, także o nich już nie wspominam. Konstrukt ładny, konstrukt fajny, tym bardziej, że wiecie, jak zwrócimy ile, uwagę, ile za to zapłaciliśmy, no to naprawdę uważam, że jest to warte pochylenia się chociażby i sprawdzenia, jak się tymi blockami bawi i przymknięcia oko na takie mikrowadki, chociaż mam nadzieję, że takie wadki już się tutaj nie będą zdarzały, bo naprawdę ten wał raczej jest moim prywatnym zdaniem do poprawy, chyba że nie jesteście, wiecie, tutaj fanami jednak klocków ruchomych i nie przeszkadza wam to wtedy, jak najbardziej, tym bardziej warto się na ten zestaw no pokusić. Wiele blocków jeszcze przed nami, więc zobaczymy, no mówię, po mega dobrym starcie mamy lekki spadek, więc zobaczymy jeszcze, jak przyszły recenzje. Zostawcie tu subskrypcję, by tych odcinków nie przegapić, no i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce, no bo blocki wrócą w kolejnym tygodniu już. Dzięki, że byliście. Bye! Bye.